Proszę Państwa, dzisiaj na Ukrainie jest Dzień Jurysty. Swobodnie na Ukrainie jest Dzień Jurysty. Ja tutaj mam protest. Jurysty, kryminalisty. To jest mój protest, bo moi jurysty czy prawnicy, kilku ich było, pracowali dla mojej żony na Ukrainie. Także słuchajcie, taka jest Ukraina. Przegrywam tutaj wszystko. W Polsce za to wygrywam. I słuchajcie, zobaczcie, prawa ludzi w Ukrainie. Czyli prawa ludzi, prawa dzieci na Ukrainie. Tu nie ma żadnych praw, to jest propaganda. Tutaj w tym budynku, tutaj jest merostwo i wojewódzka, czyli obłasna rada, to jest wszystko, same pasożyty siedzą. Nic nie mogę wziąć, dobić się tutaj. Zobaczcie, w sprawie córeczki tu jestem, to jest moja Nikusia. Proszę Państwa, o, polska flaga. Taka symboliczna, to jest, robię krótki manifest, dlatego że to nic nie da, proszę Państwa. Chcę mieć tylko dowód na to, że walczę o dziecko tutaj, że chcę się widzieć z dzieckiem godnie. Złożyłem dwa zawiadomienia, że dzisiaj tu manifestację mam legalną. To jest taka maleńka manifestacja, żebyście widzieli. I no po prostu chcę coś zrobić, żeby zostało symbolicznie, że walczę o prawa dziecka na Ukrainie. Wśród prawników kryminalistów, którzy mnie tak zrobili, żebym nie mógł apelacji zrobić, żebym wszystko poprzegrywał. Tak to działa, proszę Państwa. A jeszcze najciekawsze to jest to, że doszły mi dzisiaj wieści, o których Wam powiem, że muszę być ostrożny, bo proszę Państwa, nie będę teraz o tym mówił, po prostu, że moje życie jest zagrożone na Ukrainie, bo koledzy, którym pomogłem, są przeciwko mnie, którzy mi pieniędzy nie oddają. Żenia i Arkady, pozdrawiam Was, prawy sektor, banderowcy, się widziało, Janusz Pijanka. Rozliczę Was później. Ja Wam pomogłem, a Wy mnie dzisiaj chcecie tutaj ubić na Ukrainie, się widziało, Janusz Pijanka. Także po prostu nie jest dzielny tata, który walczy o córeczkę, żeby się widział z nią teraz 11 października w czwartek. Nie wiem, czy będę mógł dać jej jakiś prezencik. Nawet nie wiem, jaką to dziecko chce zabawkę. Zero kontaktu z żoną. Się widziało, Janusz Pijanka. Z podłej Ukrainy. Proszę Państwa. Nikusia, jesteś tego warta. To wszystko dla Ciebie. To jest jedną fotografię, tylko z sobą mam. Nie byłem przygotowany. Chcę, żebyś tylko był maleńki. Symbol, że tutaj walczę w ten sposób. Także Roman Mowczan, jeszcze inni, zapomniałem ich nazwiska. Proszę Państwa, to nic nie daje. Jesteśmy im potrzebni, my jako Polacy, jako cudzoziemcy, żeby nas, jak to się mówi, wychuźdać, w cudzysłowie. Żeby nas okraść, oszukać i wydoić z pieniędzy. Tak to działa na Ukrainie. Proszę bardzo. Jurysty, kryminalisty, protest, tak to pisze w tym języku rosyjskim napisałem, bo po rosyjsku umie mówić i pisać. Także nie wierzcie w sprawiedliwość, a zwłaszcza na Ukrainie.